Tu, ptusie. Kapitanie, tam coś jest. Widziałem. O co to całe zamieszanie? Na zewnątrz coś pływa. Coś wielkiego. Ogromniastego. Ja to widziałem. Jest ogromne. Jest białe i wydaje taki odgłos. Kapitanie, niech pan spojrzy. Udało mi się zrobić zdjęcie tego, no tego czegoś, co jest na zewnątrz. O, to to. Właśnie to widziałem. Ale co to takiego może być? Jest wielkie jak wieloryb, ale wieloryby są ciemnoszare. Dobry wieczorek, bo to nie jest zwyczajny wieloryb. To jest groźny wieloryb duch. Wieloryb duch? Tak, to przebiegła bestia. Lada i zimna jak księżyc w pełni. Powstaje z głębin nocą i najkrawa się z przepływających w pobliżu statków. Czy to duch, czy nie, ale smutno brzmi. Może jest chory? Albo potrzebuje pomocy. Musimy znaleźć tego wieloryba ducha, czy jak mu tam. Kocurro, włącz proszę oktoalarm. Oktonauci, wszyscy do sterowni. Moi drodzy, wyruszamy na poszukiwania, powiedzmy, wieloryba ducha. Kseniu? Jeżeli on faktycznie tam jest, to wypatrzycie go nawet mimo ciemności. Wystarczy spojrzeć przez te duchogogle i zobaczycie ciepło płynące z jego ciała. Duchogogle, czaterska sprawa. Diniu, gotowy? To wskakuj. Kseniu, otwórz oktowłas. Tak jest, szefie. Musi tu gdzieś być ten potwór. Tędy. Uwaga! Do mych oczu docierają dziwne różowe obrazki. Moim skromnym zdaniem to, czego szukamy, jest na rafie przed nami. Więc przyjrzyjmy się temu. Oktonauci, czas na badanie terenu. Ta rafa wydaje się dość osobliwa. Kapitanie, proszę spojrzeć. Pod muszelką jest biały ślad. Lepiej ja to sprawdzę. To nie jest rafa. Skaczemy! Wieloryb duch! A tam nastraszyć nas tylko chce. Już ja mu pokażę. Weź na wstrzymanie, Kocurro. Pamiętaj, że cały czas nie wiemy, co to jest. Ale wiem, że wraca. Co wy? Nigdy nie widzieliście nieopalonego wieloryba? Kolejne pokrętne wykręty ducha. Chyba, że jednak nie mamy do czynienia z duchem. Duch? Kogo wy śmiecie nazywać duchem? Ja jestem albinosem. Taką mam przypadłość. Jestem biały. Gadaj zdrów! Ja cię w różu widzę. Bo grzbiet mam trochę słońcem sparzony i naprawdę to nie jest miłe, jak ktoś mi po nim stąpa. Oj, ojku, to musi być bolesne, co? No, ale to z mojej winy. Spędziłem za dużo czasu na słońcu i tak mnie przygrzało. Z takim poparzeniem powinieneś teraz przebywać w głębi morza, z dala od słońca.
No, chciałbym, ale muszę się wynurzać co kwadrans, żeby zaczerpnąć powietrza. Słońce zaraz znowu wzejdzie. Musimy coś wymyślić, żeby nie sparzyło cię jeszcze bardziej. Ja już wiem, co zrobić, kapitanie. Mam tutaj taki kremik, bardzo fajny, z filtrem, takim odpowiednim dla wieloryba. Piniu? Tak, kapitanie? Chyba potrzeba więcej tego kremu. Dużo więcej. Ale to ostatni flakon. Pokaż to. Składniki. Woda, szlam morski, śluz korala morskiego. Śluz koralla! To jest to! A co on ma do tego? No masz, za moich czasów pirackich wylądowałem kiedyś bidulek na bezludnej wyspie. I jedyne, co mnie uratowało przed udarem, to koral morski. On wytwarza taki swój śluzik, jakby kremik przeciwsłoneczny. Obrzydliwie to brzmi. Wręcz przeciwnie, świetnie. No to rachu ciachu. Ale przystopuj, co? Nie ma teraz czasu, żeby szukać korali morskich i je tutaj sprowadzać, bo słońce zaraz wzejdzie. Wielorybie, płyń z nami. Wybacz, ale ja się na takie eskapady już nie piszę. Słońca mam już dosyć. Korale same nie przypłyną do wieloryba, czyli jego trzeba dostarczyć do korali. Ale jak mamy go stąd ruszyć? Halo, Kseniu. Potrzebujemy wsparcia jednostek pływających. Nie ma sprawy, szefie. Które konkretnie chcecie? Wszystkie, jakie mamy. Oktonauci, wszyscy cała naprzód. Nasz wieloryb musi dotrzeć do korali przed wschodem słońca. Trzymaj się, kolego. Zaraz będziemy na miejscu. Korale morskie powinny być na tej płyciźnie, która jest przed nami. Niesamowite. Najprawdziwszy wieloryb albinos. Albinos? Tak się mówi o stworzeniach, które rodzą się i pozostają przez całe życie białe jak śnieg. Biały wieloryb to naprawdę bardzo rzadkie zjawisko. Posłuchajcie, nie mogę być tyle czasu pod wodą. Co by na to, żeby na chwilę wypłynąć? Kapitanie, wielorybek chce zaczerpnąć powietrza. Dobrze. Słyszałeś, Kocurro? Działamy. Tak jest, kapitanie. Przygotuj się. Kseniu, słyszysz mnie? Słyszę, szefie. Musimy zabrać naszego przyjaciela na powierzchnię. Zaraz będziemy się wynurzać. Oktonauci, do roboty! Trzeba się śpieszyć. Słońce wzejdzie lada moment. I proszę, na horyzoncie morskie korale! O, chyba mamy towarzystwo. Cały rój kalmarów. Ominiemy je. Przy tej prędkości nie damy rady tego zrobić. To co teraz, kapitanie? Musimy się rozdzielić. Nie podoba mi się ten pomysł. Zaraz wylądujesz w koralach. Wszyscy na trzy. Raz. Dwa. Trzy. Złe lądowanie. Dzięki. Brawo, oktonauci. Ale to jeszcze nie koniec naszego zadania. Ale koralom nie dzieje się krzywda, prawda? Morskie korale są twarde i nie przywiązują się do miejsc. Nie przeszkadzają im te ślizgawki. Jeszcze momencik. I... gotowe. Ha! Morskie korale jako balsam. W życiu o czymś takim nie słyszałem. To tak, jak my nie wiedzieliśmy, że jest biały, znaczy biało-różowy wieloryb. Dzięki. Czuję się o wiele lepiej. Powodzenia, koledzy. Ale nie spędzaj, proszę, zbyt dużo czasu na słońcu. Zróbmy sobie zdjęcie. Momencik. Będę miał bliznę jak od szczepionki. Ups. I uśmiech.